Jest to wystawa wyjątkowa w moim cyklu wystaw, ponieważ pierwszy raz nie ma procesu twórczego. On po prostu jest gdzieś nieobecny. Natomiast chodziło tutaj o wskazanie problemu sztucznej inteligencji, która jest obecnie jako wymiar technologiczny wszechobecny. Ta tajemniczość, jaką artysta jest w stanie wydobyć z siebie, z własnego życia, ze swojego stosunku do życia, do istoty bytowania, do istoty sztuki, jest absolutnie niepowtarzalna. Natomiast inteligencja sztuczna to jest jedna z technik, to jest nowoczesna technika, którą artysta może wykorzystać. Ale żeby móc ją właściwie wykorzystywać, musi przede wszystkim pozostać sobą. Pan profesor Gabriel Kołat, od kiedy był studentem, był znakomitym rysownikiem, ale był też znakomitym malarzem i jest znakomitym artystą malarzem. Tyle tylko, że jak każdy artysta szuka nowych środków wyrazu i tym nowym środkiem wyrazu stała się sztuczna inteligencja. Żeby uzyskać takie obrazy, trzeba zapisać w komputerze polecenie, czyli opisać to, co chce się osiągnąć. No i kształt tego polecenia jednoznacznie wpływa na to, co widzimy jako efekt ostateczny, czyli na tej wystawie. I rzecz jasna, że ten, który pisze to polecenie i używa tego narzędzia, może po pierwszym obrazku zmodyfikować to polecenie, uzyskać następny i tak dalej, kolejnymi przybliżeniami przysuwa, do, można powiedzieć, efekt pracy tej sztucznej inteligencji do tego, co chciał osiągnąć na początku. Te prompty nie mogą polegać na tym, że wpisujemy, chcąc namalować portret kobiety, wpisujemy bardzo piękna twarz dziewczyny. No to nie jest żaden prompt, przynajmniej profesjonalny. Trzeba dokładnie opisać, jak jest namalowana, czy są to laserunki, czy to jest alla prima, czy to jest grubo położona farba, czy to jest impasto, a więc wszystkie te tajniki, nawet i z dziedziny grafiki, trzeba wpisać bardzo precyzyjnie. Jeśli się to zrobi, to ten efekt jest taki, jak widzimy tutaj na wystawie, że nie jest to jakiś banał typu Barbie czy Ken, jej przyjaciel. Jak popatrzymy na te obrazy, to widzimy po pierwsze kompozycję bezbłędną, znakomitą, widzenie planów bliskości, odległości, perspektywy, widzenie przedmiotu, widzenie postaci, rozróżnienie koloru, cieni, struktury bryły, wszystko jest bezbłędne. I to nie zawdzięcza on inteligencji, tej właśnie, która ma charakter elektroniczny, ale zawdzięcza swojej umiejętności, swojej wiedzy, swojemu doświadczeniu i swojej wieloletniej pracy artysty i pedagoga. Miał taką próbę, że odważył się własną doskonałość manualną, w pewnym sensie ryzykując, bo ta wystawa jakby podważa tą niezwykłą umiejętność i talent manualnego malowania i rysowania, jaki Gabriel Kołat ma w sobie. Jest bardzo zdolnym rysownikiem i malarzem. No i teraz pokazuje, że coś jest tak samo zdolne, albo jeszcze bardziej zdolne. I to jest w ogóle, nie ma ręki, nie ma umysłu i nie ma wrażliwości, prawda? Uważam, że trzeba się odnosić ostrożnie z krytyką i raczej nie szczędzić akceptacji, cierpliwości, przyglądania się temu procesowi. A Kołatowi gratuluję odwagi.